Hej kochani, zrobimy sobie dzisiaj jakiś makijaż. Jak widzicie, troszkę zrobiło się tu świątecznie. Jeszcze ciągnie mnie bardziej do świąt niż w tamtym roku, uwierzycie? A jeszcze 2 lata temu byłam wręcz przeciwna świętom i w ogóle wszystkie dekoracje w sklepach strasznie mnie to drażniło. No i jakiś czas temu mi się, no tak dokładnie w ostatnim roku mi się odmieniło i w tym roku nie mogę już się doczekać śniegu. A za oknem mamy dzisiaj bardzo ładną, prawdziwą jesień, nie zimę. Także jak widzicie, założyłam na siebie jakiegoś zwierza. Przyniosłam tutaj choineczkę, żeby było ładnie. To jest choinka w ogóle z salonu. Największą choinkę przy kotach niestety nie możemy sobie pozwolić, chociaż w sumie mogłoby być ciekawie. I wpadłam na pomysł, i tak muszę się dzisiaj wyszykować. Jedziemy na zakupy do Ikei. I plan jest taki, żeby zrobić jakiś makijaż. Pomyślałam, że fajnie jakby to był makijaż troszkę w klimacie świątecznym. To jest taki miesiąc, grudzień to jest taki miesiąc, wiem, że już jest po Mikołajkach, ale dopóki, w sumie aż do Sylwestra tak będzie, spotykamy się ze znajomymi, wychodzimy, robimy sobie mniejsze imprezy, większe imprezy. Nawet jak wychodzimy gdzieś razem wspólnie sobie do knajpy na przykład, no to chcemy, żeby jednak to wszystko było tak utrzymane w takim świątecznym, mam wrażenie, klimacie. No i stwierdziłam, że zrobimy sobie właśnie dzisiaj taki makijaż. Mówię, jakbym wiedziała, co chcę dzisiaj zmalować, nie? Nie mam pojęcia, co chciałabym dzisiaj zmalować. Ale na pewno to będzie makijaż kosmetykami, które znam, które lubię, więc sobie troszkę na ten temat porozmawiamy. I jak zwykle włączyłam aparat do nagrywania i mam tylko 30% baterii. Brawka dla mnie, ale kochani, przechodzimy do rzeczy. Pierwsza rzecz, którą zrobię na początku, mam oczyszczoną twarz. Na twarzy mam krem z Clean and Clear. Dokładnie ten krem, jeśli jeszcze go nie znacie, bardzo Wam go polecam. Jeśli potrzebujecie kremu na dzień pod makijaż, który szybko się wchłania, to na pewno ten Wam się sprawdzi. A mgiełka, którą spsikam sobie twarz, to mgiełka nawilżająca z witaminą E. To jest mgiełka super draga i została gdzieś na jakimś forum nazywana mgiełką, która ponoć jest zamiennikiem Fix Plusa. Jeśli lubicie takie ciepłe, ale świeże zapachy, to jest coś dla Was, bo to pachnie i wanilią, i kokosem, bardzo ładny zapach. To jest dość duża, obfita mgiełka, także jeśli będziecie chcieli używać jej po makijażu, to od razu ostrzegam. Trzeba to zrobić z wyczuciem. Podkład, jaki dzisiaj nałożę, to będzie w sumie mieszanka dwóch podkładów. Będzie to Fit Me w numerku 100 i Super Stay z Maybelline w numerku 10 Ivory. Ten jest za jasny, ten jest za ciemny, także zrobię jakąś mieszankę. Nie chciałabym za bardzo, wiecie, przejeżdżać dzisiaj podkładem i bronzerem po szyi, ponieważ mam taki półgolfik jasny, no jak się zafarbuje, to będzie problem. Także robię mieszankę i przechodzimy do aplikacji. Podkład będę nakładać oczywiście gąbeczką z Real Technique. Może Was to zainteresować, mieszam podkład na takiej podstawce, którą kupiłam na stronie bodajże Banggood.com. Podejrzewam, że na AliExpress znajdziecie coś. Koty, lisonosz, nie wiem. Podejrzewam, że na Ali znajdziecie coś podobnego. Dobry będzie, może będzie dobry ten odcień. Troszkę niedoskonałości, ostatnio mam się z nimi męczę. Tak, ale taka podstawka to jest bardzo fajna opcja. Nie musicie mieszać sobie podkładu na ręce, tak jak ja zazwyczaj to robiłam. Podkład nałożony, ale jak widzicie, nie przykrył mi tych większych niedoskonałości, które mam, i uwierzcie mi, że nie mam pojęcia, co się dzieje ostatnio z moją cerą. Nie zmieniłam kosmetyku, w sumie jak coś tam nowego miałam, wszystko odstawiłam. No i od dłuższego już czasu używam dalej kosmetyków, których wcześniej używałam i nie miałam problemów z twarzą. A żeby tutaj na przykład mi coś wyskoczyło, takie rzeczy też się nie zdarzają. Tutaj mam problem ostatnio z tym czymś, cały czas na nosie. Tutaj ostatnio zeszło, no i teraz tutaj mam właśnie coś na brodzie, czego nie da się przykryć. I zazwyczaj jak czuję, że mi coś wyskakuje, nagrywałam kiedyś w ulubieńcach, pokazywałam Wam taką magiczną maseczkę do twarzy z L'Oreala. Zaraz Wam powiem, jaki to korektor. I ta maseczka w sumie działa w taki właśnie magiczny sposób, że jak czuję, że coś mi wyskakuje, to nakładam ją punktowo na noc i ją do rana zostawiam, i ona tak jakby blokuje rozrastanie się tych wszystkich niedoskonałości, także jakbym to wczoraj przykryła tą maseczką, to na pewno byłoby dzisiaj mniejsze, albo już prawie nie byłoby tego wcale. Ale to wyskakuje mi w tym miejscu już któryś raz, tak samo jak to na nosie, i za każdym razem to blokuje.
No i wczoraj już stwierdziłam, że może po prostu muszę dać temu spokój, nie blokować tego, tylko żeby to po prostu sobie wyszło. Niech sobie pożyję swoim życiem przez kilka dni i będę miała to z głowy. Mam nadzieję, że tak będzie. I jeśli chodzi o tę maseczkę, to jest taka maseczka z L'Oreala z czarną glinką w takim słoiczku, jakby ktoś był zainteresowany. I tak, korektor Makeup Revolution Conceal and Define Super Size w odcieniu C2. Już mam go na wykończeniu, ale jeśli chodzi o to, to on się nie kończy tak szybko jak te malutkie. W końcu to jest Super Size. I nakładam ten korektor też na powieki. Korektor zawsze stanowi moją bazę podcienia i ostatnio nie pudruję zbyt mocno korektora, delikatnie, a jeśli już, to do takich makijaży bardziej mocnych, to nie pudruję go wcale. Ja widzę, że dzisiaj nic w stanie chyba, będę musiała użyć tego kamuflażu z Dermacolu, żeby to przykryć. Przedwczoraj miałam czerwone oczy, mówiłam wam w tej palecie, jak ja paletę nagrywałam, Alien, recenzję palety Alien, że miałam czerwone oczy, a dzisiaj po recenzji Aliena mam żółte oczy, także jakby ktoś chciał wiedzieć. Te pomadki, miniaturki Jeffree Star z tego zestawu miniaturek są świetne jako eyelinery na linię wodną, bo wczoraj robiłam demakijaż. Oczywiście myłam twarz, dzisiaj myłam twarz i dalej, jak tutaj usiadłam do bazy nagrywania, dalej widziałam, że mam gdzieś coś żółtego na oczach, także no, dobra opcja, ale trzeba się później namęczyć, żeby zmyć, ale lepiej chyba się pomęczyć z myciem i wiedzieć, że coś w makijażu zostanie wam na dłużej, nie będzie się wam zmazywać. Pod oczy nałożę puder RCMA, mam go przesypanego do mniejszego pudełeczka tutaj. Nakładam puder gąbeczką, robię sobie taki troszkę baking. Delikatnie go wciskam i zostawię go tak prawie do końca makijażu i to samo robię z nosem. Nos to miejsce skrzydełka nosa, wiecznie mi się szybko wyświeca, także nos pudruję zawsze gąbeczką. To co mi zostało na wieczku wystarczy, żeby omieść całą twarz pudrem. No i czas, żeby sobie troszkę ocieplić twarz. Mam nadzieję, że nie wchodzę wam tutaj dzisiaj w kadr lusterkiem. Bardzo polubiłam się z bronzerem Hoola i to jest miniaturka, którą miałam w gazecie. Gazeta kosztowała chyba 4,55 funtów maksymalnie. No i męczę od tamtego czasu i wymęczyć nie mogę. Bardzo dobrze, bo podoba mi się ten odcień bardzo do ocieplania. Pędzelek z AliExpress. W sumie tak mogłoby wyglądać ocieplenie, ale jeśli znacie mnie troszkę dłużej, to wiecie, że ja bronzera sobie nie żałuję i w sumie nawet nie wiem, skąd mi się to wzięło. Bardzo polecam wam te pędzle z AliExpress. Ktoś ostatnio mnie się właśnie pytał, czy nagram film o pędzlach z Ali, ale mi się wydaje, że nie ma takiej potrzeby. Ja cały czas mówię o pędzlach z Ali. Zresztą widzicie je tak naprawdę w każdym filmie, bo praktycznie mam większość pędzli z Ali, cały czas ich używam. A te, które mi się nie sprawdzają, w sumie też wam mówię, szczególnie przy holach. Bardzo ładny odcień, co? Bardzo mi się podoba. Jest ciepły, ale nie jest takim przesadzonym ciepłym odcieniem. I teraz sięgnę po paletę z Kobo. To jest Matte Contouring i tutaj mamy 4 odcienie do modelowania twarzy. Pudrem później omiotę sobie ten puder transparentny, który mam pod oczami i tutaj mieszam sobie te 2 odcienie i dodaję go tylko tutaj już bardziej bliżej ucha i od razu rozcieram. No i oczywiście trochę trzeba przejechać nos. Jeśli chcecie nauczyć się konturować nos, to na pewno nie umie, ja kompletnie nie potrafię konturować nosa, dlatego macham tym pędzlem po nosie jak jakaś opętana. Ale zawsze jest troszkę przybrązowiony, prawda? I tutaj taka moja mała rada, często to powtarzam, jeśli wyjedziecie z konturowaniem za nisko, jakoś nie jest źle, ale zauważam, że chyba mi rośnie drugi podbródek. Sięgamy po puder, to jest bardzo fajny puder, ponieważ on ma dość mocne krycie. I zawsze możecie
wyczyścić konturowanie tym pudrem. Albo jak wolicie, możecie wziąć na gąbeczkę puder transparentny i odciąć sobie to wszystko pudrem transparentnym i zostawić taki baking, później będziecie mogli to oczywiście sobie omieść, ale ja wolę to wszystko rozblendować tym pudrem. Okej, rozświetlacz zostawiam zazwyczaj na koniec teraz, nie wiem dlaczego, nie wiem jeszcze jaki makijaż zrobimy, później nie chciałabym mieć za dużo tego wszystkiego na twarzy. Brwi zrobię poza kamerą, nie mam nic nowego, do brwi użyję oczywiście cienia z Freedom Makeup, ale do tego potrzebuję być bardzo zbliżona. Także robię brwi i przejdziemy zaraz do makijażu oczu. Okej, brwi zrobione i tak jak Wam mówiłam, pomalowałam je tylko tym cieniem, a ten cień nie chciałabym się pobrudzić. Patrzcie jak on wygląda, połamał mi się ostatnio, ups, właśnie leci w podróży, ale spokojnie, mam inny w zapasie. I taki mały myk, tutaj właśnie mam chusteczkę. Często wycieram pędzelek o chusteczkę, żeby sobie wyrysować dokładniej brew. Wtedy wiecie, ten cień jest taki bardziej mokry, łatwiej namalować precyzyjną linię. I przechodzimy, kochani, do makijażu oczu. Chciałabym na pewno zrobić coś niezbyt skomplikowanego, może w ten sposób, żeby każdy mógł odtworzyć ten makijaż. Wiadomo, że sięgnę po paletę Alien, ponieważ to jest najnowsza paleta w mojej kolekcji i zrobiłam nią na razie tylko jeden makijaż i wykorzystamy sobie dzisiaj cienie, których jeszcze wcześniej nie wykorzystywałam. To jest chyba normalne. W ogóle muszę sobie kupić lusterko z Jeffree Star Cosmetics, nie wiem dlaczego, bo jeszcze nie mam. I wydaje mi się, że na pewno zrobimy sobie kreski. Dawno kresek nie robiłam. Wiem, że wiele z Was nie potrafi malować kresek. Może jakoś uda mi się tutaj przemycić kilka pomysłów, bardziej takich lifehacków, żeby wytłumaczyć Wam, jak malować łatwiej kreskę. I zaczniemy od może tego od razu brudnego różu. Później pomieszam go z tym beżem, żeby go rozjaśnić. Myślałam, żeby dodać też troszkę szarego, żeby jednak zrobić takie bardziej troszkę smoky. Co wyjdzie, to wyjdzie. I albo ten pędzelek. Wydaje mi się, że pędzelek, bo zazwyczaj cienie z Jeffree Star tak mocno się nie pylą, ale ten bardzo mocno się pyli. Korektor na powiece już jest praktycznie zastygnięty. Jednak delikatnie się jeszcze lepi. O, wow! Widzicie to? Spójrzcie na ten kolor tutaj i na to, co mamy na powiece. Chyba na powiece jest troszkę ciemniejszy. Nie to, żebym była zła, ale nie spodziewałam się aż tak ciemnego cienia. Może z drugiej strony... Dajcie znać, czy jak oglądacie tutoriale, to chcecie po prostu oglądać, nie wiem jak to nazwać, sam proces malowania, czy lubicie, jeśli Wam coś tłumaczę. Wiem, że może oglądać mnie sporo osób, które dopiero zaczynają z makijażem, ale na pewno też mnie oglądają dziewczyny, które są na takim bardziej zaawansowanym etapie i nie wiem, czy ktoś chce słuchać właśnie moich rad, że nie wiem, tutaj nałóżcie ten cień, tutaj nie musicie dokładać innego, wystarczy, że rozetrzecie białym. Dajcie znać w komentarzach, czy po prostu lubicie, jak Wam tłumaczę i przekazuję jakąś tam wiedzę. Zresztą większość z Was pewnie też wie, że jestem samoukiem, więc no, mnie nigdy nikt nie uczył niczego. Także to, co ja Wam przekazuję, jakieś tam, nie wiem, moje triki, czy no, tłumaczę sposób, dlaczego robię to tak, a nie inaczej, to jest po prostu z mojego doświadczenia to, czego nauczyłam się sama. I ukułam się pędzelkiem. Nie wiem, no dajcie znać po prostu. I teraz sięgnę po ten odcień beżowy. I tutaj właśnie o to chodzi, że niekoniecznie musicie brać, no fajnie się jest pobawić czasami, ale na przykład jeśli zależy Wam na czasie, nie potrzebujecie robić tego wszystkiego różnymi cieniami, tylko jak widzicie mamy podstawowy jeden cień, powiedzmy taki różowy i teraz możecie wewnętrzny kącik tutaj rozblendować ten cień beżem, on się wtedy troszkę rozjaśni, no i oczywiście możecie przyjechać wszędzie, gdzie kończy się Wam blendowanie, żeby ten cień jeszcze ładniej rozetrzeć. Wszystko nam się zrobiło tutaj takie bardzo delikatne, jak widzicie. Bardzo ładnie się rozcierają te cienie, bardzo ładnie. Nie chcę mi się skomplikowanego makijażu, tak jak mówiłam. Zależy mi na tym, żeby każdy był w stanie go odtworzyć, ale chciałabym, żeby jednak no, był ten makijaż widoczny. Także zmieniam pędzelek na mniejszy i troszkę zbuduję ten róż tutaj w tym zewnętrznym kąciku.
Nie rozcieram tego cienia, tylko takimi delikatnie wklepującymi ruchami go właśnie wklepuję. I to są takie ruchy, że przyciskam ten cień i delikatnie przesuwam pędzelkiem. To nie to, że tak tylko... Nie robię tylko tak, tylko delikatnie przesuwam, co nam już ten cień rozblendowuje, tak delikatnie. Wtedy to jest właśnie dobry sposób na przyciemnianie kącika, na przykład przy pracy z bardzo ciemnymi cieniami, bo wtedy mamy większą kontrolę. No, wiemy jak to jest z czarnym cieniem na przykład, jak wyjedziemy za daleko, to ciężko później naprawić taki błąd. Nie sądziłam, że tak zimny róż będzie mi się bardzo podobać. No i tutaj już macie różnicę, widzicie jak bardziej zdefiniowane jest oko. I po drugiej stronie robimy dokładnie to samo. I tak jak mówiłam, łatwy makijaż, także ucieszycie się, nie będziemy robić cut crease. Tylko palcem wklepię sobie ten odcień pluto. Myślałam nad tym, ale on ma w sobie coś z zieleni. Niekoniecznie pasowałoby mi to dzisiaj do tego różu. Ten ma w sobie właśnie takie bardziej różowo-złote drobinki. W sumie nie drobinki, on się po prostu tak mieni taki troszkę dłochrom. Więc pluto będę nakładać palcem od wewnętrznego kącika i przyciągnę go w sumie może aż po środek powieki. Teraz, jak widzicie, wklepałam tylko palcem ten cień, bardzo ładnie się rozłożył, ale wracam do tego pędzelka i takimi delikatnie wklepującymi ruchami trzeba tutaj po prostu delikatnie zatrzeć granicę, gdzie łączą się dwa cienie. Niby prosty makijaż, ale i tak chcemy, żeby wszystko było dopracowane. Teraz, jak wam to tłumaczę, to trwa bardzo długo, ale uwierzcie mi, że taki makijaż wykonacie błyskawicznie. Teraz na tym etapie wracam do paletki z tym pudrem. Biorę ten puder na pędzel, troszkę otrzepuję i omiotem puder pod oczami. Już go potrzebować nie będę. Jak widzicie, lubię też przejechać tutaj tym pudrem, tą resztką bardziej pudru po policzku, w razie czego jakbym za mocno poszalała z bronzerem, co u mnie zazwyczaj jest możliwe. I na razie to by było tyle. Wracamy do oczu i wracamy do dolnej powieki. Dolna powieka również będzie utrzymana w takim chłodnym różu, ten sam cień. Robimy dokładnie to samo, tym samym pędzelkiem. No i oczywiście sięgam również po cień Pluto i nakładam go już pędzelkiem na dolną powiekę. Na dolnej powiece chyba zostawimy go sobie tak bardzo delikatnie, bo musimy nałożyć też coś w sam wewnętrzny kącik i wydaje mi się, że tam nałożymy go najwięcej. I nabieram go już tutaj sporo. I nakładam go tak troszkę na razie niezdarnie, ale spokojnie. Zajmiemy się tym zaraz. Sięgnę teraz po biały cień i rozblenduję tym białym cieniem odcień Pluto. Będę miała tutaj bardzo mocno rozjaśniony kącik, ale ja bardzo lubię w codziennych makijażach, w zwykłych dzienniakach rozświetlać kącik tylko i wyłącznie matowym białym cieniem. Więc tutaj to się świetnie sprawdzi. W tym momencie możecie to zostawić, wytuszować rzęsy albo przyciemnić tylko i wyłącznie linię rzęs. Ale ja jednak zrobię kreski. I tak, sięgam po Epic Incliner. Jeśli chodzi o eyelinery, to jest najlepszy eyeliner, jaki miałam, dlatego zawsze do niego wracam, zawsze go kupuję, jak tylko go wykończę, a on jest praktycznie nie do zdarcia, niezniszczalny. No i oczywiście starcza mi na wieki, ale zanim, właśnie zapomniałam, ale zanim to zrobię, upewnię się, że nic mi na twarzy nie zostało. Nie lubię psikać setting sprayem, jak mam już zrobione rzęsy i eyeliner. Sięgam po mgiełkę do twarzy, to jest Catrice. Mgiełka taka nawilżająca, rozświetlająca. Ona ma w sobie drobinki, także trzeba to bardzo mocno wymieszać, żeby sobie nie psiknąć czasem jakimiś drobinkami w jedno miejsce. No i psikam na całą twarz. Po pierwsze, ta mgiełka nadawa wam takiego rozświetlenia, chyba zresztą widać troszkę, prawda?
to nie jest takie chamskie rozświetlenie, nie znajdziecie nie wiadomo jakich drobinek na twarzy. No i po drugie, to uczucie pudrowości z twarzy również zostanie zebrane. I teraz możemy spokojnie przejść do eyelinera. I na początku malujemy kreski przy linii rzęs. Nie wiem, czy macie też z tym problem. Nie musicie się martwić, żeby były nie wiadomo jak równe. Oczywiście chcemy, żeby były równe. Pamiętajcie, żeby ustabilizować sobie jakoś rękę. Ja zawsze nie opieram ją łokciem o toaletkę, tylko o kant się zapieram. Możecie też ułożyć sobie rękę na policzku. I jedna bardzo ważna rzecz, kiedyś tak robiłam. Nie dociskajcie nie wiadomo jak mocno pisakiem, nie wiem czy malujecie pędzelkiem, czy tam w kałamarzu eyelinerem, nie dociskajcie mocno do powieki, ponieważ jak przyciśniecie mocno ten eyeliner i będziecie ciągnąć mocno tą kreskę, to skóra wam się będzie naciągać i ten eyeliner tak jakby będzie po niej bardziej skakać. W momencie, kiedy skóra już nie będzie taka rozciągnięta, eyeliner będzie wyglądał na waszej powiece tak. Mam nadzieję, że to jest sens. Sama zauważyłam, że kiedyś robiłam właśnie taki błąd. I malujecie tą kreskę kawałeczek po kawałeczku. Pamiętajcie, że jeśli kreska wam wyjdzie nierówna, nic straconego, zawsze można później przejść do czarnego cienia, pędzelka do eyelinera i delikatnie rozetrzeć brzeg cieniem. Ja robię tak bardzo często, jak wyjdą mi nierówne jaskółki i do tego za chwilę właśnie przejdziemy. No, kreski wyszły w miarę równo, ja widzę, że mamy już tylko 14% baterii, więc przydałoby się streszczać. Najważniejsza chyba sprawa to wyrysowanie zewnętrznych kącików. Wszyscy o tym wiemy, że to jest dość trudne. Sposobów na namalowanie kresek znajdziecie dużo. Ludzie podają różne dziwne rzeczy od nitek, nie wiadomo od kart, nie wiadomo czego. Możecie oczywiście zrobić sobie kreski na taśmę. Możecie wziąć taki pędzelek, który malujecie brwi i delikatnie cieniem zaznaczyć, jak ta kreska ma podążać. Ja to zazwyczaj robię na czuja, więc może mi się uda zrobić to do takiego małego lusterka. Pamiętajcie, że kreska musi być oczywiście przedłużeniem tutaj tego naszego kącika, czyli dolnej linii wodnej. Nie może iść za nisko, bo będziemy miały smutne oczy, nie może iść za wysoko, to nie będzie wyglądało naturalnie. Jak w praktyce wyjdzie kreska, po prostu zależy moim zdaniem od dnia. No taka bardzo malutka ta dzisiaj kreska mi wyszła. Nie przepadam za malutkimi kreskami, jeśli mam być z wami szczera. Na moim oku lepiej wyglądają grubsze kreski. I tak, na pewno nie zostawimy czegoś takiego. Nawet jeśli przymknę powiekę, to widać, że ta kreska nie kończy się, nie kończy, nie idzie tutaj równo, więc tutaj to wszystko trzeba wyrównać. To spokojnie możemy właśnie zrobić cieniem. I oczywiście przy otwartym oku widzimy, że tutaj ten kącik nie ma zbytnio zgrania tutaj z tym kącikiem na dole, więc to wszystko trzeba wyrównać. Naprawdę nie lubię, no fajnie jeśli kreska wygląda już dobrze z jednej perspektywy, ale nie będę przecież chodzić cały czas z przymkniętym okiem, żeby pokazać, że ta kreska jest równa. To musi mieć oczywiście sens. To jest takie, no już czepianie się, bo jeśli wyrysowaliście kreskę, mamy ładny tutaj czubeczek, wszystko wygląda w miarę czyste i równo, to bardzo dobrze, ale jeśli lubicie się czepiać tak szczegółów jak ja, to warto może poświęcić chwilę i dopracować sobie troszkę kreskę. Tutaj na górze jej nie będę równać, chciałabym wam pokazać, jak to właśnie zrobić cieniem. To jest taki mój myk na co dzień zazwyczaj. Więc robię kreskę, dla mnie to troszkę wyzwanie zrobić taką malutką kreskę, ale robię kreskę po drugiej stronie taką samą. No i tutaj jak widzicie wyjechałam troszkę za nisko, a nic z czego nie dałoby się uratować. Bo pamiętajcie, że możecie wziąć odrobinę korektora na rękę. Biorę ten sam, który nakładałam pod oczy. Płaski pędzelek, taki malutki, odrobinę korektora.
i delikatnie nałożę go w to miejsce, gdzie tutaj, na samym rogu dokładnie. Kreska jest za gruba. Więc nakładam korektor i na razie go tak zostawię, żeby on sobie troszkę zastygł, wtedy rozetrę granicę, nałożę cień i nic nie będzie widoczne. Pamiętajcie, żeby eyelinerem wypełnić również górną linię wodną. Możecie to zrobić kredką, jeśli macie jakąś sprawdzoną, zaufaną kredkę. I tak, ja Wam chyba pokazywałam kiedyś ten myk w jakimś vlogu. Możemy sięgnąć albo po szary, albo po czarny. Wydaje mi się, że szary nie będzie tak widoczny, więc sięgnę po czarny. Bierzemy sobie czarny cień na malutki pędzelek od eyelinera. Oczywiście nie mamy już chmurki pod oczami, więc musimy uważać, ile go bierzemy. I może na tym oku na razie Wam pokażę. I dokładam cień tutaj w załamanie. I delikatnie go rozcieram. Pracuję dosłownie takimi delikatnymi ruchami przy samej linii kreski. I delikatnie wyjeżdżam. Po prostu podążam tym cieniem po krawędzi kreski. I to już od Was zależy, czy chcecie rozcieniować całą kreskę. Ja zazwyczaj robię to tak w 1/3. I na pewno możecie już zobaczyć różnicę, mam nadzieję, że z takiej odległości to widzicie. Ta kreska już nie jest taka ostra, ale moim zdaniem wygląda to bardzo ładnie. I to jest właśnie dobry myk na nierówne kreski, albo to nawet jeśli wyjdą Wam nierówne jaskółki. I chodzi mi też tutaj o kąty jaskółek, bo możecie również kreskę w ten sam sposób rozcieniować od dołu. Mam przekreśloną baterię, kochani, także muszę na chwilę podładować aparat, żeby skończyć dla Was nagrywać. Także rozblenduję tą drugą kreskę, dokleję rzęsy i zaraz do Was wracam. Okej, kochani, rzęsy doklejone i są to rzęsy z Primarka 3D Iconic, takie jakieś. I mam już je na sobie 3 razy i dalej wyglądają ładnie i myślę, że spokojnie kilka razy jeszcze będę mogła je dokleić. I tak, ten film chyba będzie zawierał sporo wskazówek, mam nadzieję, że Wam się coś takiego spodoba, nie wiem, zobaczymy jaki będzie odbiór. I to, że rzęsy nam się fajnie dokleiły, bardzo dobrze, ale jeden myk jest taki, że często jest tak, że tutaj, gdzie kończy się pasek rzęs, to jest tak delikatnie widoczne, więc w tym miejscu biorę eyeliner i po prostu jeszcze raz domalowuję kreskę. Może być opcja też taka, że gdzieś tutaj na pasku świeci się Wam klej, więc wtedy eyelinerem w tym miejscu również trzeba przejechać, żeby wszystko było po prostu czarne. Najlepiej, żeby nic się nie świeciło. To są takie drobnostki, ale uwierzcie mi, że to wszystko ma naprawdę duży wpływ na efekt końcowy. No i jak widzicie, rzęsy na pewno robią swoją robotę, ale to, że mamy tutaj tak inaczej troszkę przyciemniony kącik, to jest oczywiście zasługa roztarcia tej kreski. I pamiętajcie, żeby jeszcze wytuszować rzęsy, nie możemy zapomnieć o tych, bo tutaj później, jeśli będziecie robiły zdjęcia, ogólnie to się rzuca w oczy. Taka drobna moja wskazówka, widzę, że mi się światło bardzo brzydko zmienia. Nie tuszuję całych rzęs, widzę mniej więcej, gdzie kończą się moje rzęsy i tutaj przystaję. Nie chcę czasem posklejać tuszem sztucznych rzęs, to wyglądałoby na pewno nieciekawie. Także delikatnie, to jest takie bardziej przykładanie tuszu niż tuszowanie. Już prawie kończymy, został nam na pewno rozświetlacz. Dzisiaj użyję cienia z NYXA w odcieniu Girl Talk. On ma taki delikatnie różowy blask, będzie bardzo ładnie pasował do tego makijażu. No i oczywiście ostatnia rzecz, usta. Ze świętami kojarzy się chyba tylko jeden kolor, oczywiście możecie postawić na jaki chcecie, ale ja przyszykowałam sobie czerwoną pomadkę z Golden Rose w numerku 18, jedna z moich ulubionych czerwieni, ale przypomniałam sobie, że przecież mam zestaw miniaturek od Jeffree Star, i tej czerwieni na ustach jeszcze nie miałam, także jestem bardzo ciekawa. To jest odcień Red Room. I chyba... O, ten nie pachnie, żółta tylko wczoraj pachniała melonem, chciałam powiedzieć arbuzem. O, tak, to będzie hicior na święta. Przepiękna.
kochani, i tak prezentuje się gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Taki klasyczny makijaż, ale jednak chyba czuć święta, co? Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co myślicie i co myślicie o takim filmie, żeby było za każdym razem może tyle wskazówek, albo żebym więcej tłumaczyła. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie znać w komentarzach. Nagrywam filmy dla Was, więc chciałabym wiedzieć, jakie formy bardziej lubicie. Powiem Wam, że naprawdę teraz czuję się bardzo świątecznie. Szkoda, że tylko idę na zakupy. No ale trudno. Kochani, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Postaram się nagrać dla Was oczywiście więcej świątecznych makijaży. Mam nadzieję, że z przyjemnością je obejrzycie. A my widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa, pa!